Ho ho ho, kochani tu Hulaj dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale. Dokładnie to ostatniego z naszej świątecznej edycji siedmiu grzechów głównych. Dzisiaj, jak przystało na naszą kolejność, e, przechodzimy do sprawy, która ma piękną nazwę lenistwo i chyba która jest e, najbardziej przez was wyczekiwana, takie mam wrażenie. Bo jednak no, ciężko jest coś znaleźć tego lenistwa. E, zawsze wiąże się to z jakąś taką pokręconą historią i dzisiaj również tak jest. Będzie to opowieść o kobiecie, która za wszelką cenę chciała obejść system, mieć pieniądze, no ale się przy tym nie napracować. Najlepiej to, żeby nie zapracowali za nią, a ona przyjdzie na gotowe i wszystko zgarnie. Z jednej strony historia jest znana jak świat, a z drugiej strony naprawdę niewielu jest takich przekrętasów, którym w dodatku przez długie lata udaje się być poza wymiarem sprawiedliwości. I myślę, że zrozumiecie co mam na myśli w momencie, kiedy poznacie naszą dzisiejszą bohaterkę. Tak więc witam Was w ostatnim podcaście. Z tej serii, jakim jest lenistwo, ma też dla Was pewną niespodziankę. Ona albo się już pojawiła, albo się dopiero pojawi, więc, no tutaj będzie troszeczkę się działo na tym kanale. Serię kończymy, ale nie jest to koniec podcastów. Gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć nasz mały kalendarz adwentowy, no to jest on gdzieś na karcie społeczność i tam są podane terminy, kiedy podcasty się pojawiają. A o wszelkich zmianach też ja Was będę informować na tej samej karcie, więc, moi drodzy, już bez zbędnego przyciągania, zapraszam do słuchania. Dzisiaj znów przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, dokładnie do stanu Maryland i miasta Baltimore, liczącego ponad 620 tysięcy mieszkańców. Zracie, że sprawa jest długa, to ja pozwolę sobie pominąć te wszystkie statystyki. Podróżować dzisiaj dużo nie będziemy, a przynajmniej nie na początku, ponieważ rodzina naszej bohaterki ma swoje korzenie właśnie w Baltimore, więc tutaj nie będzie przenoszenia się gdzie indziej. Cały czas to jedno miasto, które sobie poznamy, a przynajmniej poznamy rodzinę, która tam mieszkała. W tego po historiach wczesne lata życia, wiecie, relacje z rodzicami i całe te tło rodzinne e, mogą mieć duże znaczenie, więc tym samym musimy cofnąć się e, jedno pokolenie wstecz i poznać pewnego mężczyznę o imieniu Jimmy. A dokładnie, no bo przecież to nie jest jakiś tam napis: nie się Jimmy, tylko Jimmy jest który przyszedł na świat w 1912 roku, czyli ponad 100 lat temu, bardzo dawno, dawno temu. E, wtedy mało kto nazywał dziecko Jimmy i sam Jimmy w aktach miał James, e, no ale wszyscy i tak wołali Jimmy, a ja pozwolę sobie na małe spółfalanie się. Tak więc Jimmy był czwartym dzieckiem Josefa i Jenny, którzy tak ogólnie dorobili się dziewięciorga pociech, czyli mamy naszą wesołą i szczęśliwą gromadkę. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała, że na nasze 4,5 e, Początek złociszy. Wieku nie należał do najlepszych czasów pod względem ekonomicznym i również oberwało się rodzinie swejcerów. Nie chodzi tu o całkowite ubóstwo, bo zarówno ojciec, jak i matka jakąś pracę mieli, jednak zarobki nie były specjalnie wyjątkowe, jak na rodzinę składającą się, no, mówmy się, z 11 osób. Poza tym los się do nich nie uśmiechnął, a wręcz zrobił posępną minę jak Lucian, gdy nagrywam podcast. Chodzi tutaj o fakt, że Joseph, czyli ojciec, głowa rodziny, pan domu, ojciec z tego świata. Szczegółów nie znalazła, tak naprawdę są to jedyne, jedynie dane ze spisu ludności z 1930 roku, które głoszą, że rodzina składała się już z 10 osób, a najstarsze dzieci, będące na dobrą sprawę dorosłe, zaczęły pracować, aby pomóc matce w utrzymaniu domu. Więc jednak tych szczegółów, w jakich okolicznościach ojciec odszedł, co się stało, no to tutaj nie znamy. Natomiast wiemy, że był on w młodym wieku, on miał chyba coś czterdziestki, więc myślę, że no raczej jakiś taki nieszczęśliwy wypadek, nieszczęśliwy traf od losu, zwał jak zwał. No niestety tutaj matka musiała sobie radzić sama, no ale na szczęście były też te dorosłe dzieciaki, które mogły chodzić do pracy, które też trochę pomagały. No i w tamtym momencie nasz Jimmy, o którym tutaj jest mowa, miał lat 17. I jemu również udało się chwycić pracę w biurze, zapewne jako sekretarz, sekretarka, nie wiem do końca jak to odmieniać, albo taki chłopak na posyłki. No ogólnie nie była to najlepsza praca i mimo tego, że piątka rodzeństwa w ogóle już była dorosła, pracowała, to warunki i czasy były ciężkie. Świadczy o tym chociażby fakt, że przez lata rodzina no nie dorobiła się, nie udało im się kupić własnego domu, mieszkania i cały czas wynajmowali jakiś lokum i to w dodatku niezbyt ciekawe, ponieważ szczęż wynosi 35 dolarów miesięcznie, a warunki były byle jakie. No cóż, Jimmy był bardzo pracowity, taki energiczny, chłopak bardzo robotny, wiedział, gdzie się zakręcić, więc praca zawsze dla niego była, a i czasami mógł sobie to robić, na przykład na budowie. Lata mijały, Jimmy znalazł nową, tym razem lepszą, lepiej płatną pod tym względem, pracę na stoczni, no i wtedy nastał wielki kryzys, więc widzimy tutaj ciągle coś pod górkę, ciągle jakieś takie kłody pod nogi. Coś ostatnio bardzo aktywnie, zresztą pojawia nam się historia Stanów Zjednoczonych, historia tego kryzysu. E, można sobie wyobrazić chociaż po części panujące wtedy realia. Bądź co, bądź no, młody chłopak, widząc ciężkie czasy i do tego konflikty polityczne, e, postanowił wstąpić do woja, tak jak wielu jemu podobnych, czyli wielu młodych ludzi w jego wieku, a dokładnie to do marynarki. I tam radził sobie wyjątkowo dobrze. Mógł podróżować, poznawać nowych ludzi, a nawet znalazł czas na miłość, moi drodzy. E, będąc akurat w Anglii, Czyli Jimmy poznał pewną kobietę, do której imienia, no nie dotarłam, bo tutaj wszystkie moje zdolności researchowe zawiodły. Jednak liczy się fakt, że ich znajomość była tak owocna, że szybko ta poznana Angielka zaszła w ciąży. Jimmy był trochę zdziwiony, no bo jak to tak od razu, no ale trochę się po głowie podrapał. Skoro zostanie ojcem, to wypadałoby wziąć ślub, i tak też się stało. Na początku lat 40. Jimmy więc miał żonę, a wkrótce na świat przyszła córka pary, która dostała imię Jane. Yeah. Mm -hmm. Młode małżeństwo z dzieckiem zamieszkało w Stanach Zjednoczonych, no i przez kilka lat wiodło na pozór normalne życie, do momentu, aż żona Jimiego, czyli ta poznana bezimienna Angielka, postanowiła odejść od męża z innym frędzlem. No taki bywa los: kobieta poznała innego, zabrała córkę i razem w trójkę wrócili sobie do Anglii. Według aktów notarialnych, Jimmy nigdy oficjalnie nie zakończył tego małżeństwa, więc w świetle prawa no, wciąż był żonaty, chociaż w rzeczywistości żonę i córki już nie zobaczył. Taka historia, przykra, no, no oczywiście. E, no ale nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło, prawda? E, Jimmy wciąż sobie spokojnie pracował, chodził na randki i w 1947 roku zapoznał kolejną kobietę, kolejną taką wielką miłość, o imieniu Doris. tego e, wesela nie było, no bo przecież Jimmy miał już żonę, ale za to 30 marca 1948 roku na świat przyszło dziecko pary. Dokładnie to córka, której dali na imię Nancy, i to właśnie. Ona jest bohaterką dzisiejszej historii. Mamy więc trzyosobową rodzinę, która wkrótce zmieniła się na cztery osoby, ponieważ Jimmy i Doris doczekali się kolejnej córki, której dali na imię, no też Doris. Po matce, aby łatwo było zapamiętać, była więc Big Doris, czyli mama oraz Little Doris, czyli córka, tak, tak w sumie e, nazywali. I można sobie pomyśleć, że mamy no, taką wesołą rodzinkę 2 plus 2, wszystko fajnie, miło i przyjemnie. E, Jimmy wciąż pracował w marynarce. Doris zajmowała się córkami. Jednak związek tych dwojga. Nie należał do udanych. Jimmy go często nie było w domu. Do tego mężczyzna zaczął mieć pewne problemy. Dokładnie te problemy z hazardem. A jego partnerka, no, miała tego wszystkiego dość. Zresztą e, pojawia się tutaj też taki aspekt. Że sama Doris również do najbardziej stabilnych osób emocjonalnie nie należała, też powodowała ona konflikty, robiła problemy różne, miała też swoje własne zawirowania, więc taki obraz bardzo, bardzo niestabilny się nam tutaj pojawia. Z całą pewnością kobieta no nie za dobrze odnajdowała się w roli pani domu, troszkę ją to wszystko przyrosło, dlatego właśnie w latach 50. Doris, podobnie jak żona, odeszła od Jimiego, zabierając ze sobą. Jedynie młodszą córkę. To jest dość ciekawe, że Nancy, czyli nasza bohaterka, została z ojcem. Taki rzadko spotykany podział, no ale właśnie tak się stało, też nie nam to oceniać. Po rozstaniu, no bo tutaj nie było żadnego wielkiego rozwodu, po prostu się rozstali, rozeszli w swoje strony. Doris Mamita nie interesowała się starszą córką, a ich kontakt był tak naprawdę nijaki, więc z dnia na dzień Nancy straciła matkę i ta matka też nigdy już o ten kontakt nie zabiegała. Ja oczywiście zakładam, że to są jakieś szczegóły, jakieś jeszcze powiązania, kwestie, do których po prostu nie dotarłam. Nie wiemy do końca, jak to było w ich związku, jak dokładnie to rozstanie wyglądało. Tutaj możemy się jedynie domyślać. Natomiast z perspektywy Nancy, która była dzieckiem, która miała tam kilka lat, no to matka odeszła z dnia na dzień i już więcej nie wróciła. Nancy, nasza bohaterka, została między ojcem, e, który nie radził sobie dobrze, no bo jeden związek mu nie wyszedł, drugi związek mu nie wyszedł, e, jedna córka ta, ta z Angielką, no to też jej nie widział, e, drugiej córki, czyli tej Little Doris, e, no też za bardzo nie widział, no bo jej matka odeszła, kontaktu nie było, więc Jimmy sobie z tym wszystkim dobrze nie radził, e, zaczął chodzić po takich szemranych miejscach, e, w ogóle no, znikał z domu, nie było go, on sobie chodził do jakiegoś kasyna, do jakiegoś baru, pubu, z ludźmi, którzy może nie mają dobrej renomy. Na szczęście z pomocą przyszła babcia, czyli mama Jimiego, która pomogła w opiece nad Nancy, no bo tak naprawdę Jimmy albo był w pracy, tutaj pracował wciąż w -marynarce, więc często go w domu nie było. Ktoś do pomocy nad opieką był potrzebny, więc to jest właśnie przyszła babcia. Była też siostra Jimiego, która również zajmowała się Nancy. Tyle, że tutaj też pojawia nam się aspekt takiej ni niestabilnej rodziny, Ponieważ dotarłam do informacji, że ta siostra, czyli ciotka Nancy, siostra Jimiego, ciotka dla Nancy, również była troszkę osobą niestabilną i miała problem z procentami. Więc no widzimy tutaj ojciec problem z grą w pokera, ciotka problem z procentami. O babci nic nie znalazłam. Natomiast według specjalistów, bo później będzie cała ocena, całe badanie, mogło to mieć duży wpływ na Nancy. Dziewczyna na co dzień mieszkała w robotniczej dzielnicy, w mieszkaniu babci lub ciotki, a od czasu do czasu gdy Jimmy zjeżdżał z pracy, no to również zajmował się córką. Sytuacja finansowa wciąż no, nie należała do najlepszych. Ojciec mimo że zarabiał i to całkiem dobre pieniądze, no to jednak dużą część swojej wypłaty wydawał w kasynie, z nadzieją, że coś mu się uda Wygrać. Raz, oczywiście, mu się coś tam udało wygrać, później, kilka razy przegrał wszystkie pieniądze, i tak to wszystko wyglądało naszą wesołą sinusoidą. Oczywiście sądzę, że mężczyzna starał się na swój własny sposób, jednak coraz częściej spotykał się z tym szamranym towarzystwem, nie miał też najlepszej opinii na dzielni, sam troszkę stał się takim obszczymurkiem spod żabki, jak no, że o Jimmy, no to każdy kojarzył, o kogo chodzi. Wpadł w pułapkę tego wszystkiego, chyba nie pozbierał się po tych niepowodzeniach miłosnych, miał nadzieję, że może chociaż jakąś fortunę wygra, zapewni dobre życie sobie i córce, no niestety tak się nie stało. I jakby tego było mało, to przechodzimy do takiej pierwszej przykrej kwestii w tej całej sprawie, ponieważ razu pewnego w 1964 roku Jimmy wracał sobie do domu po nocnej zabawie, gdy z ciemnej uliczki zaskoczyło go dwóch mężczyzn. I ciężko powiedzieć, jaki był tego wszystkiego cel. O co poszło, o co chodziło, czy on ich znał, czy może był winny pieniądze. Nie mam pojęcia. Zapewne, no zapewne nie było może celu żadnego. Jednak doszło tutaj do bójki, która skończyła się dla Jimmy'ego bardzo, ale to bardzo źle, ponieważ zapłacił on własnym życiem. Tak naprawdę nieszczęśliwy e, splot zdarzeń, no bo on źle upadł e, uraz głowy, i gdyby może w innych warunkach to było, gdyby może e, inaczej się wszystko potoczyło, no to oczywiście mężczyzna żyłby nadal, ale tak się nie stało. I tak właśnie w wieku 16 lat Nancy pożegnała ojca, z którym miała najlepszy kontakt z całej rodziny. Matki nie widziała przez ostatnie lata, no i chyba już nawet jej na tym nie zależało. Można więc powiedzieć, że Nancy straciła obojga rodziców, zanim w ogóle stała się dorosła. To z pewnością odcisnęło piętno na jej życiu, chociażby w ten sposób, że Nancy była od zawsze przekonana, że musi sobie radzić sama. Jeżeli ona o siebie nie zadba, no to nikt tego nie zrobi. Wiedziała, że nie ma tego oparcia w, w ojcu, no bo ojca już też nie ma. W matce tym bardziej z matką nie ma kontaktu. No i dziewczyna była dość ambitna, dobrze sobie radziła w szkole, potrafiła logicznie myśleć, była dobra, jeżeli chodzi o jakieś takie rachunki, finanse. Poza tym była bardzo towarzyska, otaczała się zawsze ludźmi, no i miała wielu znajomych. Nancy dbała też o swój wygląd, co często przyciągało adoratorów, a trochę ich tutaj było. Spotykała się przez jakiś czas z kolegą z klasy o imieniu Ted i później do tego Teda sobie wrócimy, no ale ten związek to ogólnie się rozpadł, ponieważ, moi drodzy, na horyzoncie pojawił się ktoś nowy i był to niejaki Karol Kucharski. No tak trochę znajomo, prawda? Zakładam tutaj, że Karol był Polakiem, więc mamy nasz rodowity akcent w tej historii. W każdym razie był to mężczyzna trochę starszy, bardzo rozgarnięty życiowo i finansowo, a do tego po uszy zakochany w Nancy. No, cud miód maliny czego chcieć więcej. Wszyscy zresztą byli Karolkiem zachwyceni, bo właśnie rozkręcał swoją firmę zajmującą się renowacją domów, no i szło mu wyjątkowo dobrze. Gdy Nancy przyprowadziła swojego wybranka do domu, no to Karol zrobił dobre wrażenie i nic dziwnego, że wkrótce mężczyzna się oświadczył, Nancy to oświadczyny przyjęła, no i odbył się ślub pary. Dokładnie to w momencie, gdy nasza bohaterka miała 19 lat i tak też rozpoczął się dla niej nowy etap życia jako Żony, pani domu, a w przyszłości też i matki. Ciężko powiedzieć, czy właśnie to było marzeniem naszej bohaterki, bo ona sama sprawiała nieco wrażenie takiego kamelona, który dostosowuje się do otoczenia, bo potrafiła być miła, czarująca, potakiwać w każdej sprawie, a potem komuś innemu przyznać rację, mimo tego, że na przykład wcześniej definiowała jakieś inne swoje zdanie. Wiedziała, jak się zakręcić, może w ten sposób to, to nazwę. Wiedziała też, komu co powiedzieć. No i poniekąd jest to dobra cecha, jeżeli dobrze ją wykorzystujemy. Czy Nancy była w Karolu zakochana? Z jednej strony tak, no bo po ślubie sprawiała wrażenie takiej rozgarniętej życiowo młodej kobiety, dobrej żony, która gotuje obiadki, przystraja dom, ogarnia też do tego domowe finanse, jakieś lokaty, rachunki, bardzo się stara, jest miła dla swojego męża, uśmiechnięta, a z drugiej strony można też znaleźć takie opinie, że Nancy zrobiła to z rozsądku, ze względu tutaj na finanse. Ona sama z zamożnej rodziny nie pochodziła, a wiedziała, że. No, że pieniądze są w stanie dużo pomóc w życiu. Jaka jest prawda, no to znają tylko Nancy. W latach 70. ona i jej mąż oczekali się dwójki dzieci, dokładnie to dwóch córek Jennifer i Amandy. No i bycie matką nie sprawiało Nancy żadnego problemu. Opiekowała się córkami, później zawoziła je do szkoły i tak kręciło się całe życie. Ona i Karolek kupili ładny dom na przedmieściach, no i byli zgraną rodziną z lat 70. Finanse nie stanowiły nigdy problemu dla rodziny, ponieważ firma Karola rodziła sobie nad wyraz dobrze. Nie były to miliony, no ale wystarczające zarobki na utrzymanie rodziny i wszystko mogłoby się wydawać, że jest cudownie, pięknie, bailando, mogłoby się nawet tak kręcić w nieskończoność, gdyby nie fakt, że Nancy miała poważny problem, który chyba odziedziczyła po ojcu, mianowicie no był to problem z hazardem. W tamtych czasach w wielu stanach kasyna były zakazane, więc Nancy miała w Jeździć do Newady. No, akurat to było na tyle blisko, że w ciągu dnia mogła sobie na taki wyjazd pozwolić. Nikt tak naprawdę nie wiedział o tym, że Nancy jeździ w takie miejsca. Zawsze miała też czas, miała to wszystko tak idealnie zaplanowane, że robiła swoje obowiązki, czyli zawiozła córki do szkoły, gotowała obiad, posprzątała w domu i jeszcze zdążyła wywalić mnóstwo kasy w kasynie. I wszystko robiła to tak perfekcyjnie, że przez lata jej mąż nie miał o tym pojęcia. No, i tak jak mówiłam, to zawsze Nancy ogarniała finanse, te wszystkie rachunki, lokaty, kredyty, wszystko. Więc Karol czasem nie wiedział, ile jest pieniędzy na koncie, więc też nie mógł zauważyć, że tutaj jakaś suma znika, jakaś suma przychodzi. On tego w ogóle nie kontrolował, ufał swojej żonie, więc tak właśnie przez lata udało się Nancy oszukać system. Tutaj w cudzysłowie, być może nawet w ogóle Karol by się o tym nie dowiedział, gdyby nie fakt, że w 1982 roku przyszło wezwanie z urzędu. Z nakazem uregulowania długów wynoszących 40 tysięcy dolarów oraz, moi drodzy, podatku od wygranej w kwocie 60 tysięcy dolarów. Razem mamy 100 tysięcy dolarów, właściwie tam troszkę było ponad, no sumy duże, a o tych wszystkich pieniądzach Karol nie miał pojęcia. I to, że Nancy wydawała wspólne pieniądze na, na grę, to jest jedno, a druga kwestia jest taka, że ona po prostu nie płaciła tego, co miała zapłacić. I Karol sam swojej żonie powiedział, że no, ta suma nie byłaby dla niego problemem, w sensie no pomału, pomału by sobie to spłacił, by nawet sobie wspólnie to spłacili, ale problemem był dla niego fakt, że Nancy o niczym mu nie powiedziała, że on przez no, ostatnich parę lat, bo to na pewno się musiało ciągnąć latami, a on przez ten cały czas nie miał pojęcia w ogóle, że jego żona gdzieś jedzie, że wydaje pieniądze e, i że ma taki problem, Problem, więc oczywiście on doszedł do wniosku, że skoro to przed nim Nancy ukrywała, to co może jeszcze ukrywała. I nic więc dziwnego, że od tego momentu relacje między małżonkami zaczęły się bardzo pogarszać. Karol był podejrzliwy wobec swojej żony, a tym samym też zaczęły się wzajemne oskarżenia, które doprowadziły do tego, że w 1984 roku złożono wniosek o rozwód. Nie doszłam do tego, kto dokładnie, jak dokładnie, no ich małżeństwo po prostu wisiało na włosku. Nie mogli tego w żaden sposób przezwyciężyć. Ciężyć. I tutaj nawet nie chodzi o to, że, że było te 100 tysięcy do spłaty, no bo z tego co wiem, to Karol później te pieniądze spłacił. Natomiast no, kwestia taka, że Nancy o tym nie powiedziała, a uchodziła za taką idealną żonę i matkę, która wszystko ogarnia, wszystko ma pod kontrolą, finanse też ma pod kontrolą. Mąż jej ufał, a jednak okazało się, że jest inaczej. Nancy z jednej strony była bardzo smutna, no bo została sama z dziećmi w wieku 36 lat po tak długim małżeństwie i na dobrą sprawę musiała zacząć od nowa. Nie miała pracy, nie wiedziała, co chce dalej robić, Na no, z drugiej strony kobieta zawsze miała wokół siebie ludzi, miała też jakieś wsparcie od rodziny. I wieść o jej rozwodzie szybko się rozeszła i moi drodzy trafiła do jej dawnego chłopaka z lat szkolnych Teda Geisendafera. Mężczyzna w ciągu ostatnich kilku lat wziął ślub, pracował przy usuwaniu azbestu z budynków, więc tak sobie wiódł normalne życie, tak samo jak i Nancy. To jest ten jej chłopak ze szkoły, o którym mówiłam, żebyśmy zapamiętali. No ale tak się składa, że tet miał wypadek pracy, przy pracy właściwie, no i trafił do szpitala, a jego znajomym, który tam w ogóle badał okoliczności tego wypadku, był kuzyn Nancy, który przy okazji wspomniał mu o rozwodzie. Tak sobie weszli na tematy, co u starych znajomych słychać, no i okazało się, że Nancy jest po rozwodzie. Szybko Ted był zainteresowany w takim razie spotkaniem z Nancy. Nancy na to odpowiedziała, więc szybko doszło do spotkania obojga. Poopowiadali sobie o smutkach związanych z małżeństwami i o do słowa do słowa pojawiło się między nimi uczucie. Problemem było to, że Ted w tamtym momencie był jeszcze żonaty, jednak już od dawna nie układało mu się ze swoją żoną. W tym samym spotkanie Nancy było dla niego pretekstem, aby złożyć wniosek o rozwód. Tak też się stało i praktycznie od razu po zakończeniu jednego małżeństwa Nancy i Ted weszli w drugie, dokładnie to 8 lutego 1985 roku. I trzeba dodać, że nie był to wcale ruch przemyślany, czyli ta decyzja o małżeństwie była bardzo pochopnie podjęta. Spotykając się po prawie 20 latach, para zachowywała się jak nastolatkowie: byli w sobie nad wyraz zakochani, dalej nie potrafili tym samym patrzeć logicznie. Ted, podobnie jak mąż numer jeden, był bardzo taki stabilny, spokojny, porządny, on ciężko pracował, żadne przekręty nie były mu w głowie. Nancy, natomiast no, nie bała się nigdy w życiu ryzykować i to już chyba wiemy. W szybkim czasie przejęła budżet domowy oraz finanse męża, twierdząc, że tak też to było w drugim, w, znaczy w pierwszym Małżeństwie, że na sobie dobrze z tymi wszystkimi podatkami, kredytami radzi, i to nie będzie żaden problem. No Ted to był oczywiście zachwycony, bo jego pierwsza żona tak nie za bardzo ogarniała takie rzeczy, on się musiał tym zajmować, a teraz jedna rzecz będzie mniej na jego głowie. I tutaj właśnie widzimy, że Ted nie miał pojęcia z kim się ożenił, ponieważ historia lubi się powtarzać, no i niby wszystko zostało na swoim miejscu, wiecie, no Nancy nadal zajmowała się domem, gotowała obiady, jej mąż chodził do pracy, więc wszystko zostało po staremu, no zmienił się jedynie mąż. Od teraz to Ted, a nie Karolek chodził do pracy, a Nancy wydawała jego pieniądze. Potrzeba odwiedzania kasyna była silniejsza, i w szybkim czasie kobieta zaczęła tworzyć nowe długi z nadzieją, że w końcu wygra wielką fortunę w pokera. Oczywiście starała się robić to w taki sposób, aby jej mąż niczego nie zauważył. No i do pewnego czasu tak było. Ona wszystkie możliwe rachunki czy nierachunki, dowody chowała. Jednak Nancy zaczęła otwierać nowe konta bankowe i tworzyć nowe lokaty na dane swojego męża. A tym samym zaciągała kolejne pożyczki. Kolejne długi, o których Ted nie miał pojęcia, a to wszystko było na jego nazwisko. Z tego co wiem, to z Karolkiem tak nie robiła, chociaż mogę się tutaj mylić, z Tedem już tak, więc poszło o krok dalej. Nic więc dziwnego, że z czasem długów zrobiło się coraz więcej, no a Nancy zaczęło brakować pieniędzy na granie, bo za coś trzeba grać, a trzeba grać za pieniądze, Jak tych pieniędzy nie ma. No to jest problem. Kobieta dużo czasu spędzała w szemranych miejscach, no, otaczała się różnym takim towarzystwem ciekawym i tak właśnie poznała pewną kobietę o imieniu Linda która specjalizowała się w naciąganiu bogatych mężczyzn. W jej firmie pracownice, bo to było jedynie pracownice, zwracały się do niej mama, więc no, pozostawiam Wam pole do wyobraźni, na czym polegała jej praca. W każdym razie Nancy była zainteresowana takim biznesem, no i z czasem dołączyła do kadry Lindy, do tej, do tej laski, którą poznała o imieniu Linda. Ona tam miała swoje pracownice i tam też dołączyła Nancy. Za na każde spotkanie dostawała 110 dolarów, które mogło zostać wydane w kasynie, więc to była dla niej kwestia bardzo korzystna. Nie jestem pewna, jakie dokładnie usługi były tam wykonywane i chyba nie chcę wiedzieć. Oficjalnie chodziło o utrzymanie towarzystwa, więc tego się trzymajmy. No cóż, czas mijał, a Nancy coraz częściej była poza domem. Te godziny się wydłużały, więc Ted zaczął podejrzewać, że może jego żona ma jakiś romans, no bo tak znika z domu. Nie wiadomo, gdzie jest, nie wiadomo o co chodzi. No i może można tak nazwać, jednak to było. Raczej bonusem, no bo rzeczywiście może Innency coś robiła z innymi mężczyznami, natomiast wydaje mi się, że Równie gorzkie byłoby dla Teda dowiedzenie się o tym, że ma on coraz większy dług do zapłaty, a tak też było. Wkrótce w końcu sam Ted miał się o wszystkim dowiedzieć, ponieważ w 1992 roku znalazł za pralką w piwnicy wielgachny worek z niezapłaconymi rachunkami. Sumy były spore, a Nancy na widok tego wszystkiego zrobiła minę zdziwionego Pikachu, no bo w ogóle co to jest. Liczyła na to, że skoro rachunków nie widzi, no to przecież ich nie ma. Najbardziej Teda zdenerwował fakt, że jego żona wydała wszystkie oszczędności, łącznie z tymi, które mężczyzna zbierał przez całe życie na studia swojej córki, tej córki z pierwszego małżeństwa. Więc oczywiście no, to, to bardzo go rozłościło i tego dnia 1992 roku doszło między małżonkami do wielkiej awantury, która stała się wręcz fizyczna z obu stron. No i tak właśnie wyglądał początek końca ich małżeństwa, bo zdaniem Teda nie dało się już tego naprawić, a on sam pozostał z długami, podobnie jak pierwszy Możeszens. Widzimy więc schemat, który lubi się powtarzać. Kolejne małżeństwo się nie udało i to z tego samego powodu. E, kobieta miała jeszcze pod opieką swoje dwie córki, które były już prawie dorosłe, jednak to razem z nimi przyprowadziła się do innego domu, no i wzięła rozwód z Tedem. Nie był to łatwy czas dla przekrętasa jak Nancy, ponieważ kobieta nie miała pieniędzy, nie miała jelenia, od którego te pieniądze mogłaby brać. E, córki już były dorosłe, więc tutaj karta pułapka alimenty też się tak nie sprawdzała, no i musiała pracować. E, pomóc, pomysł na pracę był jeden i ten sam – Czyli usługi towarzyskie dla bogatych mężczyzn, dla Nancy był to dobry punkt zaczepienia, aby też znaleźć jakiegoś kolejnego friendla z dużym, długim i grubym portfelem. I moi drodzy, tak właśnie się stało, bardzo szybko Nancy, która miała zdolność przyciągania ludzi, o czym już mówiłam, poznała kolejnego mężczyznę o imieniu i nazwisku Erik Ziegel. W 1992 roku Erik miał 41 lat i pracował jako pośrednik kredytowy, na czym zarabiał bardzo ładne pieniądze. No co oczywiście zaświeciło oczka Nancy. Para poznała się w pracy, jak to pięknie brzmi i tak wiecie, dyplomatycznie, no ale w rzeczywistości Eryk był klientem Nancy i szybko zaczęli się spotykać poza pracą. I od słowa do słowa między nimi powstało uczucie. W ogóle historia Erika, czyli tego mężczyzny, który już mam zaspoileruję, będzie mężem numer 3. Jego historia jest bardzo smutna, jednocześnie ciekawa, ponieważ do 1991 roku mężczyzna wiódł na pozór szczęśliwe życie. Miał on żonę, Miał dwójkę dzieci, dobrze zarabiał, no i sprawiał wrażenie porządnego gościa, którego można przedstawić rodzicom na niedzielnym obiedzie. Jednak podobnie jak Nancy, Erik miał pewien sekret i jednocześnie duży problem. Dla Nancy był to hazard, jak oczywiście wiemy, a dla Erika procenty. Jedno i drugie wiedziało, jak działa mechanizm uzależnienia, jednak Erik miał się o tym przekonać nad wyraz dosadnie. W połowie 1991 roku mężczyzna znów sięgnął po napoje wyskokowe, a co więcej, wsiadł za kółko. Jakby tego było, mało wiózł ze sobą swoje dzieci, syna Josha i córkę Courtney, i niestety, jak to w tego typu historiach bywa, ale też i w życiu, no doszło do wypasku i to naprawdę okropnego, ponieważ Courtney straciła życie, a Josh został poważnie ranny. Za wszystko odpowiadał ich ojciec Erik, co jest niezwykle przykre. Sprawa była wyjątkowo ciężka i nieciekawa, no poza stracą córki od Erika odeszła też żona, a sen nie chciał mieć z nim nic wspólnego. No co chyba nie jest dużym zaskoczeniem, bo tak naprawdę jego problem sprawił, że niewinna osoba odeszła z tego świata, straciła życie. No ale skoro jest na to musi też być kara. Erik miał stanąć przed sądem i jego oskarżenie było naprawdę poważne, no bo w końcu spowodował wypadek z takimi skutkami. Mężczyzna płacił kaucję, zatrudnił najlepszych prawników no i w tym właśnie czasie poznał Nancy. Jego proces dalej się toczył, wszystko było, dowody były analizowane, on czekał na ten swój proces, na swoją kolej. No i jak już żona od niego odeszła, chociaż oni oficjalnie jeszcze rozwodu nie wzięli, Erik poznał Nancy, tam między nimi jakaś relacja się nawiązała. Chociaż są takie początki, ta relacja się rozwijała bardzo powoli, no ale można było mieć wrażenie na taki krótki moment, że mieli na siebie dobry wpływ, ponieważ jedno i drugie zapisało się na terapię. No i o ile Erik przestał pić, to problem Nancy był o wiele trudniejszy. Był okres w życiu Nancy, gdzie dopiero to zaczynała spotykać się z Erikiem, jeszcze się nie rozwiodła z Tedem i miała coraz to większe długi do spłacania, no bo teraz tak naprawdę nie miała dostępu do konta bankowego swojego jeszcze męża, a właściwie to już prawie byłego. Erika nie znała na tyle, żeby od niego brać pieniądze. Opłata za prawnika, jakieś poprzednie zobowiązania i miała też kredyt na samochód. Tutaj to wszystko zaczęło na, narastać. No i Nancy znów musiała wykazać się tak zwaną kreatywnością oczywiście ironicznie mówiąc, ponieważ zaczęła podrabiać czeki wypisywane przez jej klientów. Jeden z mężczyzn wystawił czek na przykład na 500 dolarów, a Nancy dopisała sobie jeszcze jedno zero i taką kwotę wypłaciła. E, oburzony klient daruje ryjca na osobę, która całym tym burdelem zarządza i to dosłownie w przenośni. E, więc Oberwało się Lindzie, czyli tej kobiecie, która wkręciła tak naprawdę Nancy do pracy, a to sprawiło, że Linda wyrzuciła Nancy z pracy, no i ich drogi się rozeszły. Więc Nancy w krótkim czasie została bez męża, bez jakiegokolwiek, jakiegokolwiek źródła zarobku, a z coraz to bardziej rosnącymi długami. I tak właśnie rozpoczął się ciężki czas finansowy dla naszej bohaterki. Długi, chęć grania w kasynie, ciągnący się rozwód, no i kredyty. Większość osób poszłaby w tej sytuacji do pracy, no bo to jest takie logiczne wyjaśnienie, no ale nie, to nie była nasza Nancy. W końcu mowa tutaj o lenistwie. Kobieta znalazła więc pracę dorywczą, na zasadzie co to jest Twoje. Zaczęła więc wyciągać obcym ludziom portfele z torebek i wypłacała pieniądze z ich kart kredytowych, a poza tym kradła w sklepach i wiele razy była z tego powodu aresztowana. Tak naprawdę w ciągu półtora roku łączna suma zabranych przez nią pieniędzy, łącznie z tych wszystkich różnych źródeł, wynosiła 25 tysięcy dolarów, licząc też fałszywe czeki, lepkie rączki, no i podrabiane konta. Nancy spędziła kilka dni w areszcie, pomachano jej paluszkiem, no aby te pieniądze kiedyś oddała. No, i to tyle. Tak naprawdę większych konsekwencji z tego nie wyciągnięto. Spytacie może dlaczego. No cóż, ogólnie taki wyrok, jaki Nancy dostała za to wszystko, to było 15 dni. 15 dni, nie lat, nie miesięcy, dni w więzieniu, no i wyrok w zawieszeniu. Na swoim procesie kobieta zrobiła skruszoną minę, opowiedziała smutną historię swojego życia i powiedziała, że jest matką dwójki dzieci, nie ma problem z hazardem. No i to wszystko robiła, te wszystkie pieniądze zabierała, ponieważ chciała oddać zaciągnięte długi. Do tego była Nancy pod obserwacją specjalistów, którzy zdiagnozowali u niej kompulsywny hazard jako jednostkę chorobową oraz podejrzenie choroby dwubiegunowej lub ADHD ze względu na jej liczne wahania nastroju, no i kilka innych podobnych symptomów. To wszystko razem wzięte złagodziło wyrok, no i sposób patrzenia na Nancy. No Bołownicy uznali, że taka biedna kobieta życie ją doświadczyło i w ogóle. Nancy miała więc okres warunkowy, w trakcie którego kazano jej znaleźć normalną pracę, która nie będzie związana z pieniędzy, no aby do nich nie ciągnęło, aby tych pieniędzy nie mogła sobie przywłaszczyć, więc Nancy znalazła pracę jako recepcjonistka Zarobionych przez siebie pieniędzy musiała w ogóle skrupulatnie oddawać swój dług. No i nasza bohaterka wkrótce znów zmieniła pracę i pracowała jako sprzedawczyni na cmentarzu. Trochę upiornie i nie wiem w sumie, kto ją tam wpuścił, bo praca była związana z pieniędzmi, chociaż ona tam chyba tych pieniędzy nie dotykała, no ale dane różne finansowe od klientów wyciągała. No cóż, w międzyczasie troszkę się działo w jej życiu prywatnym, bo w końcu rozwiodła się z Tedem, ale też jej związek z Erikiem, czyli z tym nowym mężczyzną, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej się od siebie oddalał. No i w końcu Erik doszedł do wniosku, że on chciałby naprawić małżeństwo ze swoją żoną. Tą, z którą był przez te wszystkie lata, z którą miał dwójkę dzieci, oni jeszcze nie byli po rozwodzie i po prostu Erik zostawił Nancy. Naszej bohaterce się to nie spodobało, nawet stała się trochę natrętna w stosunku do mężczyzny e, i pewnie udałoby się jej nawet namówić Erika do powrotu, gdyby nie fakt, że Nancy poznała kogoś innego. E, moi drodzy, pracując na cmentarzu, przychodziło do niej wiele osób w różnym wieku, z różnymi e, kwestiami do załatwienia, z różnym statusem finansowym. Jedną z osób, która w 1994 roku zawitała u Nancy, był 74-letni wówczas Jack Watkins. No i właściwie chciałabym wam powiedzieć słów kilka na temat tego pana, ponieważ będzie on ważną postacią w tej całej historii, Jack miał na swoim koncie dwa małżeństwa. i Jedno z nich było bardzo krótkie, i niewiele o nim wiadomo, natomiast drugie małżeństwo miało miejsce w 1964 roku z troszkę młodszą od niego kobietą o imieniu Mary. Wielu znajomych pary wspomni później, że Jack był wpatrzony w swoją żonę w ogóle jak ciele w malowane wrota. Ona już niekoniecznie kobieta miała dowodzić w tym związku. Jack był taki spokojnie na wszystko się zgadzał, jego żona kręciła nim jak słojem, on w ogóle tam na wszystko oko przymy, przymykał, a że finansowo powodziło im się całkiem dobrze, bo jedno i drugie pracowało. Mężczyzna pracował najpierw w woju, skąd miał emeryturę, później pracował jako sprzedawca samochodów, skąd też miał emeryturę w, 70, w wieku 74 lat. Ważne jest to, że ta jego druga żona, jego miłość życia, Mary, odeszła z tego świata jako pierwsza, chorując na stwardnienie rozsiane Jack bardzo to przeżył, nie miał dzieci, czuł się samotny, do tego też pojawiły się u niego problemy z sercem, więc zaczął myśleć o tym, no, że pewnie kiedyś niedługo odejdzie z tego świata i chciałby mieć wykupioną kryptę. Tak właśnie w 1994 roku trafił na Nancy, uroczą sprzedawczynię, która wypytała go o kredyty, zarobki, sytuację rodzinną. No i Nancy dowiedziała się o tym, że Jack pierwsze to jest w podeszłym wieku, choruje, ma swój własny spłacony dom, że Żadnego kredytu, pobierała ładną emeryturę, i to wszystko sprawiło, że kobiecie znów zaświeciły się oczka. Jack nie miał dzieci, więc jakieś takie kwestie spadkowe byłyby łatwe do ogarnięcia. Kobieta bardzo szybko przeszła, więc do działania i zaczęła zawijać parola na dziadka, a trudno wcale nie było, ponieważ troszkę Nancy przypominała mu tą drugą żonę Mary, czyli miłość życia. Poza tym Jack był trochę naiwny, no i łatwo we wszystko wierzył. Szybko zaprosił uroczą kobietę do swojego domu i mniej więcej w tym samym czasie Nancy zostawiła w Lombardii złoty pierścionek i spinki do mankietów, które, jak się okaże, należały do Jacka. Nie jest pewny, czy kobieta zabrała te rzeczy z domu mężczyzny, czy może Jack usłyszał jej taką zawą, smutną historię i sam dał jej te rzeczy. No w każdym razie bardzo szybko Jack zaczął nazywać Nancy swoją nową dziewczyną, i wydawał się być w niej oczywiście bardzo, ale to bardzo zakochany. Kuchany, nie miał rzecz jasna pojęcia, że już w dniu ich spotkania Nancy wyciągnęła od niego dane ubezpieczenia społecznego i dane osobowe, aby otworzyć od razu siedem kont bankowych na jego nazwisko, a następnie zaciągnąć różne pożyczki, których no, nigdy nie zamierzała spłacić. Bądź co bądź, miłość sobie kwitła, a przynajmniej z perspektywy Jacka tak było. Nancy wiedziała, co zrobić, aby podtrzymać to uczucie. Tutaj w ogóle wielkie lowe mu obiecała. Poza tym, skrupulatnie też izolowała. Mężczyznę od jego krewnych i znajomych, aby mógł być wpatrzony jedynie w nią. No i trudne to wszystko nie było, bo Jack był naprawdę naiwny i nie miał pojęcia, że dla Nancy to nie jest on Jackiem, tylko Jack Potem z wygraną. Już w 1995 roku, czyli rok po ich poznaniu, mężczyzna zakupił nowiuszki BMW, podpisał umowę obligującą go do spłacania rat. I ciekawe jest to, że autem jeździł nie kto inny jak sama Nancy. I również pożyczki nie spłacał nie kto inny jak sama Nancy. W bardzo krótkim czasie kobieta otworzyła 21 kont na imię i nazwisko Jacka, o czym mężczyzna nie miał pojęcia. Znaczy, początkowo było to 19 kont, o tych dwóch powiem troszkę później. No ale mężczyzna o tym nie miał pojęcia i może spytacie się, jak to możliwe, że na tamte pożyczki brała, przecież to ktoś chciał, żeby je spłacić. Jak to jest w ogóle wszystko możliwe? No, przy danych kontaktowych Nancy podawała swoje własne dane, w sensie jeżeli chodzi o kontakt, jakiś tam mail czy, czy numer telefonu. No i wie, do niej dzwonili, bo oczywiście no, dług nie był spłacany, więc oni dzwonili, interesowali się o co chodzi i za każdym razem kiedyś do niej dodzwoniali, no to ona mówiła, że jest albo narzeczoną Jacka, albo żoną, albo nawet i córką, zawsze nie miała pojęcia gdzie jest mężczyzna, no dobra, no czasem był w szpitalu, tak? to zawsze, zawsze była jakaś wymówka, no ale ogólnie Nancy wymyślała różne historie, otwierała różne skrzynki pocztowe, na które przychodziły wezwania do zapłaty, więc Jack nie miał o niczym pojęcia, bo ani do niego telefony nie przychodziły, ani do niego poczta nie przychodziła, a Nancy opowiadała różne historie, że może jej nie wiem, mąż ktokolwiek nie żyje, albo że, że on ma problemy z grą w kasynie i w ogóle, że no, różne, różne kwestie były. Jack o niczym nie wiedząc, no to bardzo się cieszył, ponieważ do tego Nancy zgodziła się zostać jego żoną, o czym wszystkim rozpowiadał, w sensie on się jej oświadczył. E, ona powiedziała, że tak, tak, zostanę twoją żoną i na tym to polegało. E, w 1996 roku kobieta poprosiła Jacka, aby ten wziął kredyt na 20 tysięcy dolarów e, i te pieniądze miały być wkładem własnym na ich przyszłe wspólne mieszkanie, które Nancy miała dla nich kupić. Czyli plan był taki, że oni wezmą ślub. Ona kupi te mieszkanie, zamieszkają wspólnie w tym mieszkaniu i będą sobie żyli długo i szczęśliwie. Oczywiście Jack się na wszystko zgodził. Kobieta te pieniądze wzięła, ale przeznaczyła je na własne cele, albo na grę, albo na, na jakieś zakupy. Nancy chciała też spłacić część zadłużeń, które narobiła, bo to już tam chyba rosło około 70 tysięcy. No ale rzecz jasna nie miała własnych pieniędzy, aby to zrobić, więc kobieta miała plan. Spytacie jaki? No, no sprytny. Namówiła czeka na sprzedaż własnego domu, wartego około 100 tysięcy dolarów, a za te pieniądze miała kupić nowe mieszkanie dla obojga. W sensie tak, tak powiedziała Jackowi, że jeżeli on sprzeda ten, ten dom, ona weźmie te 100 tysięcy i wtedy będzie całość na, na ten wkład, na, 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 na te mieszkanie. No ale problem polegał na tym, że żadnego mieszkania nie było, a pieniądze za dom Nancy chciała przeznaczyć na spłatę długów, no i resztę zgarnąć dla siebie. Oczywiście pojawił się kachaczek, no okej, okay, ona to zrobi, Jack zostanie bez domu, no ale co dalej? Przecież w końcu się dowie, że nie ma mieszkania, nie ma teraz domu, i co się teraz stanie? No cóż, plan Nancy zakładał, że Jacka bezwłasno wolni i zrobi z niego osobę niestabilną. Na początku 1996 roku, jak już tak cały swój plan spełniała, zadzwoniła do lekarza mężczyzny, powiedziała o tym, że Jack się dziwnie zachowuje, majaczy, moczy łóżko, ma zmiany nastroju, i jest nieobecny. Lekarz to wszystko zapisał w swoich notatkach, jednak apogeum miał dopiero nastąpić 11 kwietnia 1996 roku. Cały czas w 1996 jesteśmy. E, para sprzedała wtedy dom Jacka, a pieniądze nam mieli zainwestować na zakup nowego, co, co oczywiście tutaj mi czołg jedzie. Tak właśnie myślał Jack, no i chcąc świętować udaną transakcję... E, Nancy wymyśliła, że pojadą sobie do Atlantic City na balety, że oni tam sobie posiedzą, coś wypiją i w ogóle miło spędzą czas. Tam, tam też pojechali zresztą. Nancy podsuwała mężczyźnie napoje procentowe, wiedząc w ogóle, że Jack miał kiedyś problem z piciem, więc ona mu tam co chwila stawiała nowe drinki. No i gdy Jack zaczął chodzić wężykiem, to Nancy zabrała go do szpitala i tam powiedziała, że mężczyzna się dziwnie zachowuje, ma problemy z sercem, z procentami i gada jakieś głupoty. Sama siebie przedstawiła jako gospodynię domową Jacka, że ona tam siedzi i mu pomaga, i mu obiadki gotuje. Dodała, że mężczyzna ma jakieś zwidy, w których twierdzi, że Nancy jest jego narzeczoną, a ona wcale jego narzeczoną nie jest. Więc moi drodzy, no zrobiła ona sieczkę z mózgu Jacka, e, przedstawiła go jako chorego człowieka i został on hospitalizowany od 11 do 18 kwietnia. E, tam podejrzewano u niego demencję, no a w tym czasie Nancy spotykała się z pracownikiem socjalnym i wspólnie szukali dla Jacka jakiejś placówki medycznej lub domu spokojnej starości. Mężczyzna cały czas. Będąc w tym szpitalu, to mówił, że przecież to jest moja narzeczona i w ogóle cały personel stwierdził, że co no ty człowieku gadasz, to jest twoja gospodyni domowa, ty, ty jesteś już stary, niedołężny i, i w ogóle nie wiesz co mówisz. Przykre, naprawdę bardzo przykre. No ale wróćmy, wróćmy tutaj do tego domu spokojnej starości, ponieważ tutaj pojawia się problem, bo ktoś musiałby za to płacić. Takie domy nie są za darmo, więc nie wiem, czy tego wcześniej Nancy nie przewidziała, czy jak. No ale od teraz Jack był całkowicie spłukany i on tych pieniędzy nie mógł płacić. Tym sposobem plan Nancy poszedł się kochać, bo zaraz pewnie zrobiłoby się głośno o całej sprawie. Urzędnicy dotarliby może nawet do jakichś znajomych Jacka, do jakichś krewnych, którzy potwierdziliby jego wersję, a sama Nancy miałaby kłopoty. Tak więc 18 kwietnia kobieta poprosiła siła o wypisanie mężczyzny i obiecała, że ona przejmie nad nim opiekę. Pojechali więc do mieszkania Nancy, które ona wtedy wynajmowała, a kobieta zastanawiała się, co dalej zrobić i jak pozbyć się mężczyzny, skoro już przejęła jego cały majątek, wzięła jego pieniądze za dom, wzięła na niego kredyty, on jej już tak naprawdę nie jest potrzebny. Najpierw próbowała ograniczyć mu jedzenie, później dawała mu za dużą dawkę leków, no ale Jack miał w miarę silne zdrowie. Do czasu. Moi drodzy, tutaj to jest przykra historia, no bo tak naprawdę wyssała z człowieka wszystko, i później nie wiedziała, co z nim zrobić. No ale musimy się troszkę przynieść w czasie, aby zrozumieć całą tą sprawę. I 14 maja 1996 roku w Virginii, na szlaku Apalachów, znalezione zostało wielkie pudło, takie pudło walizka, będące w workach na śmieci, w środku właśnie była walizka, a w niej ciało mężczyzny w podeszłym wieku. Widać było, że był on w złym stanie, jednak zgon nastąpił przez brak dopływu tlenu. Mężczyzny te znaleziono z poduszką, więc tutaj nasuwa się jakaś taka teoria, że może właśnie przez te poduszkę nie mógł on oddychać. Do tego miał on też uraz głowy zrobiony tępym narzędziem, no ale to nie było przyczyną tego, że on odszedł, że on zmarł właściwie. Szybko zaczęło się więc dochodzenie w tej sprawie, no bo znaleziono tutaj ewidentnie on sam do tego pudła nie wskoczył, sam się tam nie wywiózł, jednak poważnym problemem dla śledczych była identyfikacja tego człowieka, no bo nikt w okolicy nie zgłosił zaginięcia. Poza tym były to lata 90., i wszystko no, nie działało tak sprawnie jak teraz. Nie było jakiejś bazy DNA, żeby go tam sprawdzić, żeby w ogóle go zobaczyć. My, oczywiście na potrzeby tej historii domyślamy się, że ten mężczyzną był Jack, jednak śledczy no to nie mieli o tym pojęcia, i kolejne 7 lat potrwa, zanim zostanie on zidentyfikowany. Spytacie może, co w tym czasie robiła Nancy? No to co zawsze. Pamiętacie Erika Ziegela, tego gościa, co miał wypadek, próbował ratować małżeństwo. No to w 1997 roku już nie próbował i oficjalnie zakończył związek z żoną, a na horyzoncie pojawiła się dawna miłość Nancy. Kobieta szybko winęła sobie wokół palca mężczyznę, i w grudniu 1998 roku odbył się ich ślub. Uroczo i romantycznie, prawda? Przez kolejne lata Nancy, no tak jak mówiłam, robiła to co zawsze, i przez kolejne lata zaciągnęła na nowego męża liczne pożyczki i kredyty na kwotę w okolicach 300 tysięcy dolarów. Więc widzimy coraz więcej tutaj, ona sobie pozwalała. No i tak sobie czas mijał. Nancy była kilka razy aresztowana za lepkie rączki, zawsze udawało jej się wybronić, aż do 2003 roku. Sprawa mężczyzny z walizki wciąż była nierozwiązana, aż do momentu, gdy postanowiono wysłać. Jego odciski palców do wewnętrznej bazy weteranów. I wtedy w końcu, ku zdziwieniu wszystkim, zidentyfikowano mężczyznę jako Jacka Watkinsa. Był to przełom w tej sprawie. Szybko prześledzono jego wszystkie dane i poczynania w ogóle, jak to możliwe, że on się znalazł w tym miejscu, skoro mieszkał gdzie indziej, kto to był i co się z nim działo. No i udało się dotrzeć do takich dziwnych aktywności finansowych od 1995 roku do 1996, no bo wyszło, że nagle zakupił on BMW, nagle sprzedał dom, założył 21... Kont bankowych z pożyczkami, e, nic z tego nie zostało spłacone. W ogóle dwa konta założono już po jego śmierci, e, co było jeszcze dziwniejsze. A poza tym ktoś realizował jego czeki i pobierał emeryturę przez ostatnie lata. Wszystkie te dokumenty pochodziły ze skrzynki pocztowej w Maryland, dokładnie to w Ellicott City. W sensie ta cała emerytura przychodziła na tę wynajętą skrzynkę, wszystkie tam dane finansowe tam przychodziły, no i bez problemu udało się ustalić, że skrzynka należy do niejakiej Nancy Ziegel, znanej już śledczym ze swoich przekrętów. Zabrana kobietę na przesłuchanie, pokazano jej zdjęcie Jacka, spytano, czy zna tego mężczyznę, no i wtedy Nancy zaczęła płakać i powiedziała, że była jego opiekunką, a on był dla niej jak ojciec. Dodała, że mężczyzna chorował na demencję i w maju 1996 roku po prostu wyszedł z domu, a ona nie wie, co się z nim stało. No cóż, e, no, sprawa była troszkę dziwna. Na komisariat zgłosiły się też e, córki Nancy, te, o których wcześniej wspominałam, e, które doskonale wiedziały o zachowaniu matki i miały różne perypety z nią przez całe życie. Powiedziały, że e, ich matka spotykała się z jakimś starszym mężczyzną i że może to jest nawet ten sam. E, kiedy pokazano kobietom zdjęcia tego mężczyzny, to one akurat Jacka nie rozpoznały, ale rozpoznały walizkę, w której został on znaleziony, ponieważ e, tę samą walizkę e, Nancy ukradła swojej córce. I córka rozpoznała tę walizkę ze względu na to, że były na niej takie charakterystyczne ubrudzenia od lakieru do paznokci. Tam akurat ustalono, że to był lakier do paznokci i ta walizka była właśnie tym lakierem ubrudzona. Jako ciekawostka dodam tylko, że przez lata Nancy otwierała również fałszywe konta na swoje córki, a one musiały to potem wszystko odkręcać. Na wieść o tym Nancy zmieniła swoje zeznanie, twierdząc, że jednak znalazła Jacka, gdy ten już nie żył, więc spanikowała no i próbowała ukryć ciało. Kobietę mimo wszystko postawiono w stan oskarżenia. Przedstawiono tam długą historię jej przekrętasów. Zeznawali też krewni Jacka, znajomi. Tutaj lekarze, którzy myśleli, że ten człowiek ma problem z procentami i gada głupoty, a rzeczywiście Nancy miała być jego narzeczoną. No, i na podstawie tych wszystkich zeznań w końcu kobieta została skazana na 33 lata pozbawienia wolności. Będzie się mogła ubiegać o zwolnienie warunkowe w 2032 roku, kiedy będzie już po 70. Moi drodzy, tak właśnie wygląda historia Nancy. Historia bardzo ciekawa, bardzo zawiła, jednocześnie bardzo smutna, pokazująca, jak bardzo ktoś chciał obejść ten system, jak bardzo ktoś chciał iść na skróty, byleby tylko mieć, Pieniądze, ale się nie narobić, przyjść na gotowe, a najlepiej to w ogóle komuś zabrać. Dużą część informacji na temat tej sprawy e, dowiedziałam się z książki W ramionach Diabła Carl, Carltona Smitha. E, ona jest w języku angielskim, natomiast e, no, jest dostępna na Scribledo, gdyby ktoś chciał, bo tam sobie można czytać, można sobie tłumaczyć. E, polecam. E, myślę, że jest to taka sprawa, o której mało kto słyszał, bo chyba na polskim YouTube nie została opracowana. W ogóle wchodząc w internecie jest mało źródeł na ten temat, e, dlatego mam nadzieję, że słyszeliście o tej sprawie po raz pierwszy. W każdym razie cieszę się, że w końcu nastała jakaś sprawiedliwość a mimo tego i tak przez 6 lat 7 lat właściwie, no to Nancy była poza tym całym prawem i sobie żyła spokojnie i zdążyła jeszcze zrobić kolejne długi. To by było na tyle jeżeli chodzi o fakty, informacje, do których udało mi się dotrzeć, jeżeli ktoś z Was słyszał o tej sprawie, zna dodatkowe informacje, o których tutaj nie powiedziałam, no to będę bardzo wdzięczna za dopełnienie tego podcastu jestem też ciekawa tego, co wymyślicie o całej historii, jeżeli macie jakieś przemyślenia, no to śmiało możecie się nimi podzielić może nawet jakaś ciekawa dyskusja wyjdzie w komentarzach a póki co zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu. Piszą w komentarzu nowe BMW, ponieważ właśnie to było dla naszej bohaterki reprezentacją jej statusu społecznego i ja oczywiście za nowe BMW nie zapłaciła sama. Moi drodzy, tak jak mówiłam, czeka nas jeszcze pewna niespodzianka na tym kanale, o której myślę, że się dowiecie niebawem. Ja tak naprawdę ten podcast nagrywam 10 grudnia. Wy go widzicie gdzieś w okolicach 20. Też niedługo ma się pojawić QA, albo już post na pytania jest, albo dopiero będzie. W każdym razie słyszymy się, widzimy. Mam nadzieję, że Wasze Święta będą spokojne. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grup na Facebooku, no to linki znajdują się w opisie. Natomiast jeżeli są tutaj osoby, które chciałyby mnie poznać prywatnie, to zapraszam Was na Instagrama. Tam dużo się dzieje, dużo wstawiam. Dużo też jest takiego kontaktu z widzami, więc to jest moim zdaniem bardzo fajne. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, no i do usłyszenia niedługo.